No ewentualnie zapraszamy sobie. Bo my już się ale jakby się do wysepki przykleili? Do wysepki się przykleją? No. I korytarz masz? Właśnie ten. Jak to tak chciał zrobić? No bo już mi po serdecznie się przykleją. No ewentualnie po tak, przy pomocy. No, korytarz już podchodzi. Dobra. Jak zaraz. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród. Tak, nie pozwolimy się wywłaszczyć z naszych ziem. Nie pozwolimy, żeby odebrano nam to, co buduje się pokoleniami, co jest naszą własnością. Dziś wszyscy mówimy jednym głosem i jednoczymy się ze wszystkimi rolnikami w całej Polsce. Walczymy o naszą wolność, prawo do własności oraz bezpieczeństwo żywnościowe. Drodzy rolnicy, musimy wspólnie mówić jednym językiem. Nie pozwólmy, by na naszej krzywdzie budowano imperia pod hasłem po trupach do celu, byleby w portfelu się zgadzało. Nie pozwólmy, by ten rak zniszczył nasz kraj i podzielił nas na lepszych i gorszych. Musimy walczyć dziś wszyscy razem o Polskę, ojczyznę naszą, po to, by jutro nie obudzić się w obcej rzeczywistości. Nie pozwolimy, by polityka unijna zniszczyła jedną z najważniejszych podstaw narodu, jakim jest rolnictwo. Nie będziemy umierać w ciszy. Nie jesteśmy unijnymi parobkami. Nie pozwolimy, by nasze ziemie przejęły wielkie koncerny i gospodarstwa oligarchów zagranicznych, które chcą zrobić z polskiego rolnika niewolnika. Sytuacja jest dramatyczna, ponieważ polski rynek zalewają zboża, rzepak, kukurydza oraz żywność z Ukrainy, która pochodzi nie od ukraińskich rolników, tylko od ogromnych koncernów zachodnich. To wszystko, co wjeżdża do Polski bez kontroli jakości służb za to odpowiedzialnych, jest dla nas trucizną. Większość produktów nie nadaje się do spożycia. Nas, rolników, jako że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w przeciwieństwie do Ukrainy, obowiązują wszelkie rodzaje restrykcji oraz przepisy dotyczące produkcji. Musimy spełniać szereg wymogów, by móc sprzedać cokolwiek wyprodukujemy. W związku z niskimi cenami za produkty rolne produkowane przez nas, polskich rolników, ponieśliśmy kolejny rok ogromne straty. Przyczyniły się do tego wysokie ceny do produkcji, niekontrolowane, nieograniczone i bezcłowe przywozy produktów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz susza. Obecnie znajdujemy się na skraju bankructw. Wiele rodzinnych, wielopokoleniowych gospodarstw przestało istnieć. Kolejne są likwidowane. Chcąc uchronić pozostałe gospodarstwa od upadku, apelujemy do władz naszego kraju o wdrożenie natychmiastowych działań mających na celu opłacalność produkcji sektora rolniczego w Polsce. My, rolnicy, chcemy godnie żyć, chcemy pracować, chcemy zarabiać i produkować żywność w gospodarstwach, w naszych gospodarstwach rodzinnych, dla naszych rodzin oraz konsumentów. Żywność, która jest zdrowa, wysokiej jakości oraz nasza Polska. Dlatego mówimy stop dla absurdalnej polityki i biurokracji ze strony Unii Europejskiej. Mówimy stop skłócania rolników z Polakami, którzy słyszą w telewizji, jak nam jest dobrze, bo dostajemy dotacje. Dość okradania nas. Te dotacje, a prawidłowo rekompensaty, nie odzwierciedlają tego, co nam zabrano. Naszym kosztem pozwolono dorabiać się zachodnim koncernom za maską pomocy Ukrainie. Polski rolnik bankrutuje, a Bruksela baluje. Żądamy natychmiastowego wstrzymania importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.
Żądamy odstąpienia od wszystkich założeń Zielonego Ładu i stworzenia nowej wspólnej polityki rolnej w porozumieniu z rolnikami. Żądamy wprowadzenia przepisów regulujących ceny minimalne dla rolników za wyprodukowane produkty rolne. Chcemy gwarancji dochodu, ograniczenia biurokracji w rolnictwie, waloryzacja dopłat bezpośrednich oraz wyrównanie stawek dopłat bezpośrednich w całej Unii Europejskiej. Wypłata pomocy suszowej, w tym obniżenie progu z 30 do 15%. Rozdzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej podczas szacowania. Szacowanie i wypłata odszkodowań za straty wywołane przez ptactwo, żurawie i gęsi oraz łosie i bobry. Stworzenie funduszu, który będzie pokrywał straty wywołane przez gatunki chronione. Drodzy Państwo, postulatów jest dużo więcej, dlatego potrzebna jest gruntowna reforma wspólnej polityki rolnej w porozumieniu z rolnikami, bo praca rolnika w Polsce musi się opłacać. Dziękuję. Dzisiaj w bardzo dużym gronie, jak widzimy, zorganizowany został protest również tutaj w Bartoszycach. Jak on będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał? To znaczy od godziny 10 do godziny 11 blokujemy tutaj całe rondo. O godzinie 11 będziemy poruszać się w kierunku Bartoszyc. Następnie udamy się do punktu Elewar, Bartoszyce. Tam nastąpi zawrót i jedziemy w stronę Kętrzyna i będziemy tam zawracać na starych PKS-ach. I tą trasę będziemy powtarzać. Planowane było do godziny 16, ale tutaj w porozumieniu ze wszystkimi skończymy przed godziną 15, żeby też mieszkańcy nie odczuli tego za bardzo, że kiedy będą kończyć pracę, żeby mogli swobodnie się poruszać, bo tutaj też nie chodzi o to, że my chcemy tutaj z kimś walczyć, żeby mieszkańcy patrzyli na nas jak na wrogów. Po prostu chcemy też naszym mieszkańcom pokazać, że ten problem dotyczy również tutaj nas, rolników, nie tylko tyle, co się w telewizji słyszy. Żeby po prostu wiedzieli, że ten problem jest i też potrafili pomóc nam w tym, chociażby patrząc na to chociażby, co kupują, żeby kupować polskie, zdrowe. No bo zdajecie sobie sprawę, że oczywiście mieszkańcy całym sercem są z wami. Faktycznie te utrudnienia, które się pojawią, no mogą u niektórych wywołać pewnego rodzaju wzburzenie. Ale wy chyba już jesteście bezsilni wobec tego, co się dzieje. Oczywiście, że tak. Zresztą spojrzeć można ogólnie na cały kraj, tak, w całej Polsce u nas dzisiaj są protesty rolników, bo jest taka bezsilność po prostu na to, co się dzieje, na te rządy, na tą politykę, która jest w tym momencie. Po prostu nasza praca przestała się już dawno opłacać. Nie możemy pozwolić na to, żeby po prostu zniszczono gospodarstwa rolne. To są nasze rodzinne, wielopokoleniowe, budowane gospodarstwa i my chcemy dalej to tworzyć, chcemy dalej pracować i chcemy godnie żyć i po prostu godnie zarabiać. Jeszcze mógłbym uzupełnić, że ten cały Zielony Ład i ekoschematy to robią z nas niewolników. To w taki sposób, że po prostu jakby przełożyć na mieszkańców, że każdy mieszkaniec miasta pracuje 12 miesięcy, a dostaje wypłatę za 10 miesięcy. Ekoschemat, obojętnie jaki, wpłynie też na taką decyzję, że ma pani, załóżmy, prywatne mieszkanie i z dyrektywy unijnej wchodzi na to, że przykładowo 4% czy 10% mieszkania pani nie może używać. Czyli nie może pani przez rok przykładowo używać łazienki, gdzie za nią musi płacić podatek, a nie może korzystać z tych swoich dóbr, które są pani prywatną rzeczą czy pana, co nie? To jest obojętnie każdego z nas, bo nas to też dotyczy. I my nie chcemy być niewolnikami. Znaczy ja to już może ten, tylko ja nie chcę, żeby moje dziecko było jako niewolnik, bo przez te ekoschematy i Zielony Ład świadomie bądź nieświadomie zostanie nasze dziecko niewolnikiem. To jest Zielony Ład i ekoschemat. Druga sprawa to jest przykładowo niekontrolowany napływ tej żywności z Ukrainy. Daj Boże, żeby ona chociaż była w 10% badana. Ta żywność się nie nadaje. Osobiście dwa razy cofnąłem kukurydzę, bo jestem producentem bydła mlecznego i ona się nie nadawała do jedzenia przez krowy. One będą chorowały przez co? My czerpiemy korzyść i dbamy o te zwierzęta, ale jak dostajemy paszę nieprzebadaną, nie chcemy ich truć. Tak samo jak każdy z nas. Jakby padło takie pytanie, czy pani by przyjęła 1 000 000 zł teraz za darmo? Ale warunek jest taki, że jutro się pani nie obudzi. Odpowiedź? Przyjmuje czy nie?
Nie. To dlatego konsumenci, jak kupujecie produkty, przykładowo olej, obojętnie co w marketach, i stoi polski, który jest 2 zł droższy, więc o 2 zł wasze życie? 2 zł wyceniacie no życie? No po prostu my to robimy dla nas, dla was, dla waszych dzieci, dla wszystkich po prostu, bo my umrzemy dzisiaj, wykończą nas, miasto umrze dopiero później, dzień, dwa później, o to chodzi. Ten Zielony Ład i ekoschematy to jest piękna nazwa niewolnictwa, a my się nie zgadzamy, bo my to pierwsi odczujemy, a później nasze dzieci. Ja nie chcę, żeby moje gospodarstwo przejął syn czy córka, obojętnie kto, i od razu był w kajdanach niewolniczych, a nam każą, kiedy siać, co robić, w których dniach, robić durne kursy, kiedy my po ojcach, po dziadkach przyjmujemy, ja na przykład 30 ponad lat doję krowy, a nam zapowiadają w przyszłości, że ja będę musiał kurs zdać dojenia krów, co ten dany urzędnik może mnie nauczyć? Co? Przecież ja mam to od krwi, od 10 lat te doję krowy, tak? W wieku 42 czy coś wejdzie ten przepis, nauczył mnie coś? No proszę bardzo, tak samo no pani zna się na tej robocie, już nikt obcy pani teraz by głupie dyrektywy wstawiał, tak? Że pani źle mikrofon trzyma, że za nisko, że za wysoko, co nie, krzywo patrzy, no to są takie pierdoły, które nam wrzucają, nas karzą, to są absurdy. Bądźmy właścicielem, tak samo jak mieszkańcy miast, własnych domów, własnych samochodów, robimy co chcemy, pozwólcie nam też uprawiać rośliny, które uważamy, że są. Jak na przykład teraz susza wystąpiła, każdy procent z mojego gospodarstwa to jest strata dochodu, bo ja muszę paszę zorganizować dla bydła. Jeżeli bydło zje dobrej jakości paszę, wyprodukuje mleko, będę miał, daj Boże, pieniądze, jak nie wjedzie jeszcze więcej tego pseudo super ekologicznego z oligarchów ukraińskich na biału, tak? Bo to nie tylko zboże idzie, to o tym teraz mówią. Maliny, miód, to jest wszystko niekontrolowane. To jest wielka pralnia tam pieniędzy dla oligarchów. Tam nie, Ukraińców prawdziwych to jest to 10-20%, a reszta to jest to wielkie molochy, które dorabiamy. Tak samo musi być świadomość w rolnikach i w konsumentach. Wybierajmy te produkty, które są tylko 2 zł droższe przykładowo. 2 zł nasze życie, później onkologia wita nas, nasze dzieci. Dziękuję bardzo. No i generalne poruszenie. Ja widzę, że bardzo mocno, solidarnościowo podeszliście do tego tematu, do tego protestu. Chociaż nie pierwszy raz rolnicy wychodzą na ulicę. Wy możecie liczyć na swoich... Przez parę lat nie protestowaliśmy. Było nie najlepiej, nie najgorzej, ale jakoś sobie dawaliśmy radę. Jak to niektórzy mówią, jak nie pomagają, to ich nie przeszkadzają. Teraz zaczęli nam naprawdę przeszkadzać. Tak jak tu kolega wspomniał o produkcji mleka. Producenci roślin, czyli zbóż, rzepaku, jeżeli swój towar sprzedają, są wymogi, restrykcje, to nie ma białka, to nie ma glutenu, to nie ma liczby opadania pszenica. Nasz towar jest nieprzyjmowany w skupach. Stamtąd twierdzą, że nie mają jak tego zbadać. To gdzie są służby? Do nas, do gospodarstwa może wjechać praktycznie każdy, zrobić z nami co chce, bo twierdzą, że mamy dopłaty, to mają jak nas ukarać. Niech sobie wezmą te dopłaty, niech nam zapłacą godnie za nasze produkty, za naszą pracę. Pracownik, ja nie chcę skłócać dalej miasta z wsią, pracownik musi zarabiać minimalne, musi zarabiać, a rolnik może z głodu umrzeć. Już nie powiem brzydko, że podkarmią nas w pewnych latach kredytami, gdzie jest dobra koniunktura, my inwestujemy nie tylko w swoje gospodarstwa, ale inwestujemy też w firmy, bo rolnik jak ma pieniądze, to kupuje maszyny, ktoś te maszyny w mieście wyprodukuje, rolnik będzie budował, polepszał sobie po prostu byt, czyli będzie budował obory, będzie budował garaże, zarobi murarz, zarobi firma, która produkuje te wszystkie inne rzeczy. Tak jak świętej pamięci kiedyś Leper powiedział, dajcie dla gospodarzy pieniądze, to oni gospodarkę naszą ruszą. I tak samo, zarobi krawcowa, bo będzie potrzebne ubranie dla robotnika. I bym mógł jeszcze dużo, dużo więcej wymieniać różnych takich aspektów, ale po prostu, no, jeżeli nie ma woli rządzących, to niech powiedzą. Rolnictwo jest w naszym kraju niepotrzebne, tak jak jest górnictwo niepotrzebne. Niech nam po prostu zapłacą, oddamy to wszystko, będziemy godnie wtedy żyć. Na zachodzie, w Holandii likwidacja krów, ale tam nie ma młodych rolników. Dlatego likwidują, po prostu nie mają komu przekazać tego. Czy chcemy też doprowadzić do takiego czegoś w Polsce, ale tam za zlikwidowaną krowę rolnik dostaje 2000 euro. Sprzedaje tą krowę na
następne 2000 euro. On na starość ma za co po prostu godnie żyć. My jeszcze nie jesteśmy w takim wieku, żeby po prostu już odchodzić na emerytury, ale jeżeli będzie taka polityka rolna, to naprawdę nie będzie komu przekazać tego gospodarstwa i sam Zielony Ład wejdzie. Po prostu zasadzimy to wszystko lasami i będą do nas przyjeżdżać po prostu turystycznie ludzie. I wtedy zobaczymy, czy naprawdę ta żywność z zachodu przyjedzie w takich cenach, co dzisiaj dumpingowych cenach przyjeżdża. Ja nie mówię tylko po prostu, że z Ukrainy to idzie. Następna sprawa. Wybuchła wojna. My otworzyliśmy dla Ukraińców serce, przyjęliśmy ich, zbiórki były żywności, gdzie ta żywność dzisiaj przyjeżdża z Ukrainy. Oni się sami potrafią wyżywić, tylko holdingi nie jakoś nie chcą Ukraińców żywić, tylko wysyłają ten towar do nas, do Polski, rujnując nam gospodarkę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Widzimy tutaj gospodarza gminy. Panie wójcie, no wspiera pan. Jaka jest dzisiaj rola pana tutaj w tym miejscu wśród pana mieszkańców? Jestem tutaj, bo jak najbardziej solidaryzuję się z mieszkańcami, z rolnikami gminy Bartoszyce. Tutaj padły konkrety przedstawione przez organizatorów tego dzisiejszego protestu. A ja dodam do tego tylko jedną rzecz. Rządzący w kraju nie powinni przerzucać się odpowiedzialnością, czy to poprzednia władza coś zaniedbała, czy obecna władza. Powinni jak najszybciej znaleźć rozwiązania, żeby ten problem naszego rolnictwa w Brukseli jak najszybciej załatwić. I to nie może być na tej zasadzie, że spotkają się, tak jak tu poprzednicy mówili, urzędnicy, którzy tworzą jakieś absurdalne przepisy, tylko powinny być zebrane grupy robocze, gdzie będą między innymi rolnicy ustalali wspólnie dyrektywy, jakie mają obowiązywać w Unii Europejskiej. Takie jest moje zdanie. Nie możemy zostawić rolnictwa, musimy dbać o naszą rolną gospodarkę i to z całym sercem i mocą będę popierał. Dzisiaj jest pan zaskoczony tą liczbą rolników, którzy tu przybyli. Czy dla pana to było oczywiste, że oni się zbiorą i oni pokażą swoją obecność tutaj, także na naszym terenie? Powiem tak, rolnicy i tak są cierpliwi, ale w dniu dzisiejszym ja spodziewałem się, że będzie tak duży odzew wśród gospodarzy, bo ich cierpliwość też już się kończy. Ile można gnębić naszych rolników? Naprawdę mamy produkty tutaj wysokiej jakości. Ludzie całe życie, to są gospodarstwa pokoleniowe, oddają całe życie dla tej ziemi, a są tak niegodnie traktowani. Także jak najbardziej cieszę się, że tych rolników jest tylu i wierzę, że ten głos będzie słyszalny w Brukseli. Takie jest postanowienie, takie jest założenie, więc zapytajmy jeszcze raz tutaj ze strony organizatorów. Dzisiaj blokujecie to miejsce, blokować będziecie centrum miasta. Pierwotnie zakładaliście jaką liczbę uczestników i czy faktycznie ma to odzwierciedlenie tutaj teraz? To znaczy, pierwotne założenie było takie, że przyjadą tutaj okoliczni rolnicy. Maksymalnie liczyłam na jakieś tam może 70 pojazdów, czy ogólnie tam osób. No jestem mile zaskoczona, że tylu nas tutaj potrafi się zjednoczyć, że potrafią wspierać, że potrafimy wspierać się ze wszystkimi rolnikami w całej Polsce. Jestem pozytywnie zaskoczona i jeszcze raz chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udział w tym proteście. Dziś ponad, tak jak słyszymy w informacjach, dziś ponad 200 miejsc w całej Polsce będzie blokowanych. Pewnie będzie tego znacznie więcej. Czy z waszej strony to jest jednorazowy protest, czy wy już planujecie, macie w myślach kolejne tego typu inicjatywy? Może powiem inaczej. Dzisiejszy protest był tak naprawdę też i taki spontaniczny, żeśmy tutaj w ogóle zechcieli to zorganizować. Mam głęboką nadzieję, że te protesty zakończą się jak najszybciej, bo rolnicy mają dużo pracy i obowiązków w swoich gospodarstwach i wcale nie chcą tutaj stać, jeździć, palić paliwa i dokuczać tutaj, bo niektórzy też tak mówią, mieszkańcy, że tutaj gdzieś dokuczamy. Ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Mam nadzieję, że to się jakoś uda zmienić, żebyśmy mogli nie stać na ulicy,
tylko pracować w naszych gospodarstwach, a czas pokaże, jeżeli nie będzie odzewu ze strony rządu, jeżeli to gdzieś nie zostanie ten nasz głos usłyszany po dzisiejszym kolejnym proteście, będziemy walczyć dalej. W czwartek organizujemy wyjazd, żeby wspomóc kolegów, którzy protestują w Dorohusku, bo po prostu oni mają też swoje obowiązki, mają swoje gospodarstwa i nie mogą ich zaniechać, a oni nie mogą walczyć też za cały kraj. Dlatego mobilizujemy się, chcemy zebrać się, autobusem pojechać do nich, żeby ich trochę odciążyć, wspomóc, żeby oni mieli też czas na regenerację, jakieś sprawy bieżące w gospodarstwie, żeby mogli pozałatwiać. No i po prostu też pokazać, że jest problem w całym kraju, a nie tylko tam na granicy. Że ludzie z całej Polski, nawet z Europy, rolnicy, z Francuzi, Niemcy, Belgowie przyjeżdżają na granicę z Ukrainą, żeby wspomóc, żeby pilnować tego. Dlatego my nie mamy aż tak daleko, bo mamy jakieś tam 500 kilometrów i będziemy starali się zmobilizować i ruszyć w czwartek na granicę. Dziękuję. Dobra, no. Zawsze kawałek do tyłu i wolny kawałek.